Szczęść Boże, witajcie. Mamy dzisiaj poniedziałek, 31 października i posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który go zaprosił: gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się Tobie odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Dzisiaj poruszyło mnie jedno zdanie Pana Jezusa z tej Ewangelii, a mianowicie: będziesz szczęśliwy, bo oni nie mają się czym Tobie odwdzięczyć. To jest szalenie ważne, żebyśmy nie mieli postawy roszczeniowej, żebyśmy nie oczekiwali od innych, że spełnią nasze pragnienia, że spełnią to, czego chcemy. Dajmy wolność innym ludziom. Starajmy się pracować nad bezinteresownością wobec nich, ale przede wszystkim nad tym, żeby nasze pragnienia nie były tak intensywnie zwrócone ku nim w oczekiwaniu, że będą przez nich spełnione. Pamiętajmy o tym, bo to jest bardzo ważne. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.